Dobrze czytasz. Jeden wielki wkurw. Nie potrafię nagrywać takich mocno zaangażowanych odcinków, więc wybacz mi, jeżeli będzie bardzo chaotycznie, ale to totalny spontan. Po prostu jakoś nie potrafiłam milczeć. Skoro mam takie narzędzia, mam takie platformy, to czemu nie trąbić o tym tutaj? Postanowiłam, no, nie być bierna. Przynajmniej powiedzieć i przekazać to dalej, puścić to dalej. Nie wiem, czy już wiesz, nie wiem, czy podglądasz na Instagramie, może gdzieś mignęły ci na Facebooku, a może po prostu skrzywione informacje w wiadomościach. W każdym razie to, co dzieje się w naszym kraju, to piekło kobiet. 22 października przeszła ustawa, która w skrócie delegalizuje aborcję. Jestem daleka od mówienia tutaj o aborcji per se, bo to chyba indywidualna decyzja każdej kobiety. Ja mogę sobie tylko wyobrażać, jak ciężka, ale właśnie tracimy prawo do decydowania o własnym ciele. I tak być nie może. Nie wiem, czy ty też, ale o ile przez długi czas bardzo nabijałam się z tego, co dzieje się u nas politycznie, wręcz przyjęłam strategię odcięcia się, tak jak kiedyś maniakalnie czytałam różnego rodzaju magazyny polityczne, maniakalnie podglądałam wiadomości na różnych kanałach i starałam się być na bieżąco, tak w pewnym momencie po prostu nie mogłam na to patrzeć i odcięłam się. Dla takiego najzwyklejszego self-care, dbałości o swoją psychikę. No bo przecież jeżeli nie mam na coś wpływu, no to mogę zmienić jedynie to, jak na to reaguję. Postanowiłam nie reagować w ogóle. Oczywiście, jedyne co mogę robić, to chodzić na wybory. Do tego zawsze namawiam, chodzę. Działam gdzieś jako taka, wiecie, radna osiedlowa i to też mój wyraz takiego wpływu na politykę, przynajmniej tą lokalną, na takim szczeblu, na którym wiem, że realnie mam na coś wpływ. Ale ja nie o tym. Ogarnął mnie głęboki wkurw. Po prostu wkurw. Nie potrafię tego inaczej wyrazić i wybacz, jeżeli jest chaotycznie, ale daleka jestem tu od oceniania, czy aborcja jest dobra, czy zła. I jako mama trójki dzieci mam łzy w oczach na samą myśl, że no, mogłabym kiedykolwiek stanąć przed obliczem tak trudnej decyzji. Można powiedzieć, o rata, ale ciężko, nie płacząc, można powiedzieć nawet, że moje macierzyństwo jest super łatwe, o ile którekolwiek jest tak naprawdę łatwe. Wiecie, trójka zdrowych dzieciaków, wspierający, no dobra, trochę wymusiłam to wspierające, no ale powiedzmy wspierający mąż, partner w życiu, który też od czasu do czasu potrafi tymi dzieciakami się zająć. Nigdy w życiu nie poroniłam, nigdy, no nawet nie byłam w okolicy decyzji o aborcji. Największą chwilę grozy przeżyłam, Jezu, nawet teraz mam łzy w oczach, kiedy ginekolog się po prostu pomylił, bo wziął do ręki nie te wyniki, co trzeba i odczytał wynik jakiejś innej pacjentki i wiecie, zaczął mówić do mnie, że moje dziecko ma 1 na 10 szansę nieznacznego upośledzenia i wiecie, z taką lekkością mówi, no wie pani, może być coś z rączką, mogą paluszki nie urosnąć i te sprawy i wiecie, takim totalnie luźnym głosem. Ja pamiętam siebie w tym momencie. Po prostu wpadłam w taką panikę, w taki popłoch. Oczywiście zalałam się łzami, jak to ja. I taki gigant kamień przygniótł dosłownie wszystko inne, co wydawało mi się w tamtej chwili jakieś super, hiper ważne. I kiedy, pamiętam, po 15 minutach przyszła pielęgniarka i weszła z tym prawidłowym wynikiem i powiedziała, że to pomyłka, że tutaj pomyliła się, bo dwa te same imiona i bardzo podobne nazwiska pacjentek. Czyli przyszła po prostu z tym moim właściwym wynikiem. To wiecie, świat teoretycznie powinien stać się znowu słoneczny, ale wiecie, mimo że mam 35+, to znaczy jak już byłam wtedy w ciąży, tak, sarcia rosnąca, wiecie, pod moim sercem otrzymała tak zwane zielone światło. No i oczywiście gigantyczne prawdopodobieństwo, że wszystko pójdzie cacy, że wszystko idzie w najlepszym kierunku. Ale ja pamiętam, że od czasu tamtej wizyty śniły mi się koszmary. Nie było dnia, żebym nie myślała o tej pacjentce, która właściwie, no tej drugiej osobie, której, no ta diagnoza, tak, no, była tą właściwą, tak, i zmagała się z tym prawdopodobieństwem, że po prostu 1 na 10 szansa to jakieś małe upośledzenie. I tylko sobie wyobrażam, a co by było, gdyby, nie wiem, to prawdopodobieństwo byłoby większe, albo usłyszałabym, że tfu, tfu, że coś rzeczywiście jest nie tak.
Nawet nie próbowałam iść myślami w kierunku, co by było, gdybym musiała stanąć przed taką decyzją. No ale wiecie, ten odcinek nie jest o mnie, tylko o tych wszystkich kobietach, które stają przed taką decyzją, tak mega trudną decyzją, i tak naprawdę ktoś podejmuje ją za nie. Przepraszam Was, nie chcę tego ciąć 15 razy i nagrywać 10 razy, bo to jest moje jedyne okienko. Sara właśnie zasnęła na drzemkę. Jacek wziął Staszaki na spacer. Nawet nie potrafię tego przy nim nagrywać, bo to jest tak osobista sprawa każdej kobiety. I o ile nie czuję, że ta platforma to jest odpowiedni czas i miejsce, żeby mówić o takich rzeczach. Przecież jesteście tu, żeby słuchać o rękodziele. Po prostu nie potrafię milczeć. Nie wiem, czy ty też, ale ja mam wrażenie, że miarka się przebrała. Ale w momencie, kiedy zaczynamy żyć w takim kraju, gdzie kryminałem jest podejmowanie decyzji o własnym ciele, kraju, w którym chcemy wychowywać swoje córki i synów, przede wszystkim córki, ja mam dwie, szczerze boję się o nie. To po prostu nie można zostać biernym. Ale do czego zmierzam? Wiecie, jaka ja jestem. Nie bardzo, znaczy bardzo, bardzo lubię bleblać i gadać, ale nie znoszę, kiedy z tego bleblania nic nie wynika i po prostu nie przekłada się to na jakieś działanie. Jak wiecie, jestem tym typem, który jest trochę jak ten Julian z Madagaskaru, król Julian. Ja tak się ze mnie śmieję, że jestem królem Julianem. I nie dlatego, że jestem, wiecie, zodiakalnym lwem i trochę takie szefowanie w domu wchodziło mi w krew od zawsze. Tylko on zawsze miał takie powiedzenie, że róbmy, róbmy, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. No i ja jestem właśnie tym typem, który najpierw robi, a później dopiero się zastanawia, czy to było dobre. No i zazwyczaj wyciągam jakieś tam wnioski i robię dalej, nie? Ale generalnie jestem tym typem, który najpierw robi i później myśli. I właściwie od momentu, kiedy usłyszałam o tym, co się wydarzyło 22, te 3 dni nie śpię, myślę, dumam, zastanawiam się, śledzę wiadomości. Dzisiaj o 4 czy 5 nad ranem wyśledziłam jakiś profil na Instagramie, jakąś petycję, którą można podpisać. Ale ciągle mam wrażenie, że ja w tej sytuacji nic nie mogę zrobić. No dobra, nagrywam ten podcast, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to, co robię, to jest kropla w morzu potrzeb. I szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobić. I na pewno nie wiem, będę tak długo myśleć, aż wymyślę i w końcu coś zrobię. Takiego, wiecie, takiego praktycznego, przekładającego się na jakieś aktywne działanie, na jakiś aktywny wpływ na tą sytuację, na próbę jej zmiany. Na pewno ta sytuacja też będzie się rozwijać i wierzę, że nie jestem jedyną osobą, która ma taką potrzebę po prostu jak najszybciej zmienić to, co właśnie się zadziało w naszym kraju. Wiem, że dzisiaj o 19 tu w Poznaniu na Placu Wolności jest demonstracja, więc też ryzykując pewno gdzieś tam zdrowie, no bo wszyscy w COVID-zie siedzimy w domu. No ale co to da? Darcie się pod krzyżami. I dlaczego tak o tym mówię? Bo chciałabym Ciebie też, jeżeli jesteś po drugiej stronie, zachęcić do tego, żeby pomyśleć o działaniu. I nie mówię, że moje zdanie na ten temat jest jedynym słusznym. Sama szukam jakby takiej możliwości, żeby móc działać, ale cały weekend brałam udział w konferencji tej mojej mentorki biznesowej Sigrun. I tam, wiecie, w oparach takiej pozytywnej energii, bo ewidentnie tam jest społeczność z całego świata, więc jakby te polskie bagienko nie tak mocno wszystkich dotyka. W oparach takiej pozytywnej energii bardzo dużo jako kobiety przedsiębiorczynie, takie kobiety, które mają właśnie swoje biznesy online z najróżniejszych branży, bo tam nie tylko takie moje handmade, ale generalnie biznesy online. Bardzo dużo mówiłyśmy o pieniądzach. Bardzo dużo mówiłyśmy o tym też, jak mocno pieniądz rządzi światem. No i choćbyśmy się na to obrażały, no to tak jest. Bardzo dużo mówiłyśmy o tej gender gap, czyli o tej, wiecie, różnicy między tym, ile zarabiają kobiety i mężczyźni, pomimo że bardzo często mają te same kompetencje,
Oczywiście to jest różne w różnych krajach, no ale nie da się podważyć tego, że jakaś taka średnia jest no niezbyt fajna w kierunku kobiet. I bardzo dużo było takich naszych wniosków, że to pieniądz rządzi światem i nie ma co się na to obrażać. Zakładając, że kiedy nie mamy pieniędzy, mamy te same narzędzia do zmiany świata, co wpływowi, majętni decydenci, jest po prostu próbą walki, nie wiem, muchy ze słoniem. Ale kiedy to my, kobiety, będziemy miały zasobne portfele, a tym samym władzę, wpływ, realny wpływ, jesteśmy w stanie ten świat zmieniać. I wiecie, możecie się teraz ze mnie śmiać, bo pójdzie tekst sprzedażowy, ale czuję to bardziej niż kiedykolwiek. Wiecie, że od dłuższego czasu trąbię o tym, że twórcy rękodzieła powinni zarabiać pieniądze. Nazywam je pieszczotliwie kasą, sianem, mamoną i odczarowuję te wszystkie epitety, które teoretycznie są pejoratywne i zachęcam do tego, żeby pokochać wycenę rękodzieła, żeby cenić to, co robimy, po to, żeby zarabiać coraz więcej, skalować to dzięki biznesom online, dzięki takim skalowalnym produktom cyfrowym, również na bazie tego naszego rękodzieła, ale w ogóle jako przedsiębiorczyni, jako kobiety, zarabiajmy kasę, róbmy siano, trzepmy mamonę, nazwijmy to jak chcemy, mówmy o tym ładnie, pokochajmy wycenę rękodzieła, mówmy o tym dosadnie, babrajmy się w sianie, ale miejmy władzę, miejmy realny wpływ. Nie masz pojęcia, jaką miałam dziką frajdę, że mogłam przelać pieniądze na organizacje, które wspierają kobiety. Teraz mam niesamowitą motywację, żeby cisnąć sprzedaż mojego kursu, bo to znowu da mi zarobek, który będę mogła przelewać na organizacje, które, daj Boże, wymyślą, co zrobić w tej chorej sytuacji, w tej patowej sytuacji kobiet, które zostały odarte z podstawowych konstytucyjnych praw o stanowienie o sobie. Nie mieści mi się w głowie, żeby jakakolwiek kobieta w naszym kraju poszła za kratki tylko za to, że podjęła swoją i nigdy niełatwą decyzję. Nie wyobrażam sobie, żeby zgwałcona kobieta musiała nosić pod sercem czyjeś dziecko i każdego dnia budzić się z koszmarem widzenia, nie wiem, twarzy swojego oprawcy w istocie, którą pewno będzie kochać nad życie. Nie wyobrażam sobie tego. To jest wybór każdej z nas i tak powinno pozostać. Więc dzisiaj zachęcam Cię, bo jeżeli wydaje Ci się, że tworzysz rękodzieło i wiesz, Twoje zmagania czy Twój głos jest taki nieważny, to zachęcam Cię, ceń swoje rękodzieło, wyceniaj je prawidłowo, ceń je wysoko, wysoko, coraz wyżej, naucz się podwyższać swoje ceny, naucz się zarabiać coraz więcej. Przyjmij z godnością to, że masz prawo zarabiać kupę pieniędzy tylko dlatego, że kochasz coś robić i jesteś w tym coraz lepsza. Zarabiaj masę pieniędzy tworząc rękodzieło. Albo robiąc cokolwiek innego, nawet jeżeli to rękodzieło jest tylko dla Ciebie hobby i właśnie dlatego słuchasz pewno tego podcastu. Zarabiaj pieniądze, bo wtedy masz realną władzę. Jeżeli nie ty sfinansujesz realne zmiany, to wesprzesz organizacje lub ludzi, którzy te realne zmiany chcą w naszym świecie wprowadzać. Czy to będą organizacje, nie wiem, prospołeczne, czy organizacje, które dbają o ekologię, czy po prostu organizacje, które dbają o prawa człowieka, niezależnie czy u nas, czy na drugim końcu świata. Niezależnie czy wpłacasz pieniądze na studnie w Afryce, czy kupujesz po prostu prezenty, które zostały stworzone polskimi rękami polskich artystów, a nie zostały sprowadzone z Bangladeszu. Niezależnie od tego, gdzie wydajesz swoje pieniądze, to te pieniądze to władza. Te pieniądze to wpływ. Dlatego jako twórca rękodzieła zapraszam Cię. W tym momencie nie sprzedaję czegokolwiek innego, ale wierzę, że nie stało się to przypadkowo, że właśnie teraz kurs Pokochaj wycenę rękodzieła, że właśnie teraz otwarłam jego sprzedaż, że teraz właśnie tyle osób do niego dołącza, że mam wrażenie, że po drugiej stronie jesteście wy, twórczynie i twórcy rękodzieła, którzy chcą zarabiać godziwe pieniądze. Chcą zarabiać przez to, że potrafią wyceniać swoje rękodzieło z lękością. Że nie boją się odpowiedzieć komuś, kto pyta, co tak drogo, że taka jest wartość tego rękodzieła.
że za tym stoją polskie ręce, polski design, polska praca, nie import z Bangladeszu, gdzie wyzyskuje się małe dzieci, żeby tworzyły hafty na koszulkach, które później sprzedają sieciówki z trzykrotnym narzutem. Chyba łatwiej mi mówić o tym. Chyba łatwiej mi jest próbować znaleźć sobie takie usprawiedliwienie, że robię coś, co realnie ma wpływ. Bardzo mocno wierzę, że kiedy zarabiamy, kiedy mamy pieniądze, mamy realny wpływ. Władza jest w naszych rękach. Dlatego zachęcam Cię, podziel się tą informacją. Nie mówię o informacji o kursie. Mówię o informacji o tym, co dzieje się w Polsce politycznie. Nie bądź bierna. Jeżeli tak jak ja nie masz pojęcia, co realnie można zrobić, żeby zmienić tą sytuację, to przynajmniej mów głośno o tym, co się dzieje. Niech usłyszy nas cały świat. Przynajmniej tyle jesteśmy zrobić. Ja wiem, że gdzieś tam ktoś, któraś z nas będzie w stanie znaleźć rozwiązanie, skanalizować naszą wkurwioną energię i ten wkurw zmieni tą sytuację w Polsce. Tak dalej być nie może. Nie chcemy obudzić się w średniowieczu. Jesteśmy tego warte. Napisałam sobie nawet skrypt i chciałam tak ładnie skończyć, słuchajcie, ale myślę, że skończę tak. Zróbmy coś. Zróbmy coś jako kobiety. Jeszcze nie wiem co i pewno podmienię ten odcinek na coś bardziej sensownego, składnego i bardziej, nie wiem, może wyreżyserowanego w jakimś konkretnym kierunku, ale teraz robię to, co potrafię. Kurczę, Sara się budzi. Uciekam, słuchajcie, bo słyszę, jak kwiczy w drugim pokoju męża, nie ma, i dzieciaki też wyszły. Ale mam wrażenie, że co tylko mogłam, to powiedziałam. Jeżeli wy macie lepsze pomysły na to, jak sobie poradzić z tą sytuacją i jak działać, piszcie do mnie na agnieszka@oplotki.pl. Ja wierzę, że razem można więcej. Do usłyszenia. Oczywiście następne odcinki to te tradycyjne, te z projektu NCK, bo przecież musimy go skończyć, ale apeluję do ciebie, jeżeli też tak czujesz, to pisz. Do usłyszenia.